Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. Ostatnio gadaliśmy na temat wody. Dużo mówiłeś Zdzichu na temat wody, jej struktury i tak dalej. Dzisiaj mamy Ciebie jako praktyka, Andrzej, czyli człowieka, który tą wodę stawia gdzieś tam na ważnym miejscu swojego leczenia. Nie wiem, czy uznasz, że na pierwszym miejscu, czy na drugim, czy ważniejsze oddychanie, czy ważniejsza woda. Natomiast masz doświadczenia w różnego rodzaju wód, jak chodzi o i strukturyzację tej wody, jak i tą wodę plazmowaną Zdzicha, czy to wszystko, co jest wokół wody, wiem, że ty jesteś wariat w tym zakresie, więc może na początek powiedz, jakbyś miał powiedzieć, co najważniejszego twoim zdaniem jest w wodzie. A potem jeszcze ci zadam parę pytań, które do mnie często trafiają od ludzi, którzy się ze mną spotykają, czy przez Pełnię Zdrowia mnie o to pytają. Ale na początek najważniejsze, co jest w wodzie. A może jeszcze ten kalendarz zejdziemy z ekranu? No ja bym może, bo tam Łukaszowi wysłałem prezentację. Co prawda ta prezentacja jest taka stara, którą kiedyś robiłem tam ze 3-4 lata temu u ciebie, Przart, jeszcze na... Gdzieś ten, ale to kolejny slajd, jakbyś Łukasz mógł wrzucić, ja spróbuję się do tego odnieść. Natomiast odpowiem do ciebie, no. Tak, rzeczywiście, no nie wiem, no to tak może to śmiesznie brzmi, jeśli powiem, że mam fioła na punkcie wody, no ale nie pijam alkoholu, raczej niewiele, no więc muszę czymś nadrabiać, no więc wybrałem już wodę. Ale tak całkiem poważnie, zadałeś tutaj pytanie, co jest ważniejsze, woda, tlen czy uziemienie? Generalnie tutaj, Ryszard, według mnie nie ma jakby ważniejszego czynnika, ponieważ żeby organizm mógł prawidłowo wykonywać swoją funkcję, musi być i dotleniony, i nawodniony, i uziemiony. Bo nasz organizm działa nie tylko na zasadzie biochemii, ale również fizyki. I kiedy ta fizyka, czyli pole, powiedzmy, magnetyczne w naszym organizmie jest zaburzone, to wtedy też automatycznie organizm nie będzie działał. Więc po prostu no, woda jest absolutnym elementem kluczowym w leczeniu jakby każdej terapii. I spróbuję tak pokrótce opowiedzieć, dlaczego tak uważam i co się dzieje. I też tutaj bo pytanie przed jeszcze mieliśmy od Tadeusza, jak ta woda działa w organizmie, więc myślę, że część z tych rzeczy też postaram się dzisiaj opowiedzieć. O, Tales z Miletu napisał takie piękne kiedyś cytat, początkiem wszech rzeczy jest woda i rzeczywiście tak jest. Nasze ciało składa się praktycznie, no można powiedzieć właściwie w 100% z wody, no w 100% nie, ale w większości z wody. Różne źródła podają, będzie to 70%, 85%, też zależy co będziemy brali pod uwagę, czy komórki, bo jeśli chodzi o komórkę, to tam woda praktycznie stanowi 100%. Więc jakby bez wody, no po prostu bez wody nie ma życia, tak? Czyli nie ma wody, nie ma życia. Więc wszystkie funkcje życiowe, które są w naszym organizmie, nie tylko są regulowane, ale mogą również zachodzić dzięki wodzie. Czyli jeśli nie ma wody, nic w naszym organizmie się nie odbędzie. Czyli to tak jak tutaj jest macie na slajdzie, każda reakcja wewnątrz nas jest regulowana i zależy od wody i to rzeczywiście jest prawda. Natomiast woda musi przedostawać się do wszystkich części naszego ciała, dlatego że woda jest transporterem, jedynym transporterem tak naprawdę w naszym organizmie, takim, którym jakby musi wystąpić i transportuje nie tylko substancje odżywcze do komórek, ale będzie także z komórek usuwać toksyny, ale transportuje też tlen, transportuje hormony, transportuje enzymy. No więc bez wody no po prostu nic w naszym organizmie się nie zadzieje. Tworzy również środowisko, w którym zachodzą wszystkie reakcje biochemiczne. Czyli jeśli nie ma wody, żadna reakcja biochemiczna typowa dla życia po prostu nie zaistnieje. Daj Łukasz kolejny, proszę, bym wiedział mniej więcej. No i tak to pokrótce wygląda. Dodam jeszcze, że my ludzie jesteśmy jedynym gatunkiem na Ziemi, który pije cokolwiek innego niż wodę. Tak naprawdę w naturze wszystkie zwierzęta, jakie są, piją wodę, tak? To jest jakby podstawa tego nawodnienia. No my ludzie z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na może smaki, próbujemy jakby różnych innych napojów i bardzo często woda zastępowana jest na przykład kawą. I ludzie myślą, że kiedy wypiją kawę, to się będą nawadniać, bo w kawie też jest woda. No i rzeczywiście w kawie jest woda, to jest prawda, ale trzeba pamiętać o tym, że kofeina dla naszego organizmu jest jakby toksyną dla wątroby. I teraz, kiedy my wypijamy kawę, rzeczywiście na chwilę powinien podnieść nam się poziom energii. Natomiast kawa ze względu na zawartość na przykład kofeiny, którą organizm traktuje jako toksynę, chce pozbyć się jej po prostu z organizmu, więc kawa wywołuje diurezę, tak samo jak alkohol wywołuje diurezę. Więc wysikamy więcej tak naprawdę z naszego organizmu niż wypiliśmy w postaci albo kawy, albo alkoholu. Jeśli chodzi o kawę, to tam czytałem taki artykuł, nie wiem do końca to jest, no ale raczej będzie to prawdziwe, że trzeba wypić dwa razy tyle po kawie, żeby wyrównać jakby tą diurezę pokawową.
Czyli jeśli wypijemy szklankę kawy, to po szklance kawy powinniśmy wypić jeszcze dwie szklanki wody, żeby wyjść na zero, dobra? Żeby ten bilans się zgodził. Jeśli chodzi o alkohol, to tam było razy 8. Więc na jedną pięćdziesiątkę alkoholu powinno się wypić 8/50 wody. No tak mniej więcej, żeby organizm mógł jakby działać i funkcjonować. Dlatego powinniśmy się nauczyć pić wody. Wodę dlatego, że ludzie często piją soki, natomiast nie powinniśmy w ogóle pić soków, bo to nie jest naturalne. I teraz, żeby mieć szklankę soku, nawet naturalnego, samego wyciśniętego przez siebie, no to trzeba do tego zużyć, nie wiem, dwa jabłka i banana. Wtedy wychodzi mniej więcej szklanka soku, nie? Jakbyśmy sobie chcieli tam wycisnąć, czy wytłoczyć, czy jak to tam... Są dzisiaj różne metody. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że duże jabłko, te dzisiejsze jabłka, bo ja nie mówię o jabłkach, które rosły kiedyś, jakieś papierówki, czy takie gugły, czy to się u mnie nazywało pod blokiem, nie? Takie jabłka, jabłonki występujące dziko. To były jabłka, które były kwaśne i one zawierały rzeczywiście niewielką ilość cukru. Dzisiaj jabłka są specjalnie genetycznie modyfikowane po to, żeby były jak najsłodsze. W związku z czym jedno duże jabłko średnio zawiera od 20 do 25 gram węglowodanów. Jedna łyżeczka cukru to 5 gram węglowodanów. Więc jak mamy dwa jabłka, to już mamy 40 do 50 gram węglowodanów plus 20-25 gram węglowodanów, jeśli chodzi o banana, no to nam wyjdzie około 70, 70 podzielić na 5, to nam wychodzi taka szklanka, to jest około 12-13 łyżeczek cukru, kochani, w takiej świeżo wyciśniętym soku z dwóch jabłek i banana. W związku z czym, jeśli chcielibyśmy się nawadniać sokami, no to doprowadzimy do tego, że wrzucimy do naszego organizmu niesamowitą ilość cukru, a przede wszystkim fruktozy, która jest o wiele bardziej szkodliwa jeszcze od glukozy. I to będzie powodować bardzo duże problemy, no przede wszystkim problemy metaboliczne, czyli otyłość, nadwaga, insulinooporność, brak energii i tak dalej, i tak dalej. Trzeba nauczyć się pić wody. Moje dzieci różnie jedzą, no nie będę wam mówił, że moje dzieci są wzorem jakby jedzenia, no bo może mój starszy syn już bardziej, mój młodszy trochę mniej, natomiast u mnie w domu to, co się udało zrobić, to, że moje dzieci nie piją w domu nic innego jak tylko wodę. I to już jest taki naprawdę milowy krok do przodu, ponieważ nawet zwykły kubuś, taki 0,33, które są, nie, takie te malutkie, one zawierają około 7 łyżeczek cukru. Więc my nie możemy się nawadniać sokami, ponieważ przy okazji wody wprowadzimy nadmiar cukru, nadmiar fruktozy i to doprowadzi do chorób w naszym organizmie, dlatego przestrzegam przed tym, jaką wodę pić na co dzień. No myślę, że o tym opowiem trochę później. I teraz spróbuję odwodnienie, nie, cofnij Łukasz. Odwodnienie, pogrubienie błony komórkowej. O, to jest bardzo ważna, to jest bardzo ważny punkt. Ja spróbuję wytłumaczyć, jak to wygląda. To bodajże też Zdzisław opowiada też, że generalnie nasza komórka otoczona jest błoną komórkową. I ta błona komórkowa po pierwsze trzyma tą komórkę w ryzach, że to jest komórka, a nie rozlany placek jakiś, ale ta błona komórkowa ma bardzo ważne zadanie, czyli ona decyduje o tym, ile substancji i jakie substancje będą przedostawać się do środka, do komórki, no i decyduje też o uwalnianiu potem tych substancji już w postaci toksyn czy metabolitów, produktów przemiany materii, które w tej komórce się wytworzą. I teraz, jeśli w organizmie jest wystarczająca ilość wody, to wtedy te błony komórkowe są cienkie i przepuszczają po prostu te produkty, te wszystkie jakby substancje w naszym organizmie, które powinny wejść i wyjść z komórki. Problem polega na tym, kiedy dochodzi do odwodnienia. Jeśli dochodzi do odwodnienia, to błona komórkowa się poszerza, pogrubia, dlatego że zabezpiecza się taka komórka tym pogrubieniem tej błony komórkowej przed oddaniem wody na zewnątrz. Tak, bo gdyby oddała zbyt dużo wody na zewnątrz, a nie dostała z powrotem, no to taka komórka obumiera. A jak wiadomo, jakby życie jest podstawą przetrwania każdego gatunku, więc tak naprawdę każdy gatunek dąży do tego, żeby żyć, więc komórka też dąży do tego, żeby żyć. W związku z tym nie może oddać wystarczającej ilość wody w odpowiednim czasie, więc pogrubia tą błonę komórkową. I teraz jeśli ten proces zachodzi przez chwilę, to znaczy, nie wiem, no dzisiaj akurat mam taki dzień, że poszedłem w górę, wziąłem sobie ze sobą tylko pół litra albo litr, odwodniłem organizm, no to błona komórkowa się pogrubi, zabezpieczy nas przed nadmiarem oddawania wody, na przykład poprzez pocenie się czy sikanie, tak? I wtedy taki proces jest ok. Problem pojawia się, i to jest bezpieczne, i tak ma być, nie? To nas chroni. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś permanentnie nie pije wody. I wtedy to pogrubienie komórkowe w naszym organizmie zostaje
długo i wtedy dochodzi do zatoksycznienia tej komórki w środku. Bo musicie Państwo, kochani, zrozumieć, że do środka, do komórki wchodzi na przykład tlen. Ten tlen wchodzi po to, że on musi tam spełnić swoją funkcję, na przykład jest niezbędny do wytworzenia ATP, czyli energii. Tak, i potem organizm z tego tlenu, znaczy komórka w środku komórki, bo o tym mówimy, z tego tlenu będzie wytwarzać dwutlenek węgla. Jeśli wrzucimy do komórki inne rzeczy, na przykład glukozę, czy tłuszcz, czy tam ciała ketonowe i tak dalej, czyli minerały, komórka je jakby wykorzysta, przerobi, czyli tak jak my ludzie, wrzucamy pożywienie do siebie, przerobimy to pożywienie i potem my musimy wydalić z siebie to, co zostało już dla nas niepotrzebne. I to samo musi robić komórka. I teraz w momencie, kiedy komórka przez cały czas ma pogrubioną błonę komórkową, to ten proces nie funkcjonuje. W związku z czym w komórce zbierają się toksyny, produkty przemiany materii, dwutlenek węgla, dochodzi wtedy do stanów zapalnych w komórce i te stany zapalne powodują, że komórka czy mitochondria zaczynają chorować. W związku z czym nie da się dostarczyć do komórki odpowiedniej ilości witamin, odpowiedniej ilości minerałów, odpowiedniej ilości tych substancji energetycznych, jak tlen czy na przykład ciała ketonowe, jeśli komórka nie będzie miała odpowiedniej ilości wody. Bo trzeba sobie to wyobrazić, mi kiedyś taki fajny przykład przyszedł do głowy i myślę, że go tutaj mogę powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że nasza komórka jest jak bęben od pralki. Teraz chcemy wyprać pranie, wrzucamy do tego bębna, do pralki pranie i włączamy, ale nie mamy wody. Czy jest możliwe, żeby to pranie się wyprało? No nie bardzo, nie? Potrzebujemy do tego wody. I teraz nawet jak będziemy mieli najdroższą pralkę na świecie, kupimy jakąś przemysłową pralkę za 20 tysięcy złotych, dołożymy do tego proszek, niemiecki proszek, nie z polskiej Biedronki, tylko z niemieckiego Lidla. Tak oczywiście z przymrużeniem oka. I tak pranie nie zostanie jakby zrobione, dlatego że brakuje wody. I tak samo jest z nami. Ludzie często, mam taką chorobę, jakie suplementy muszę na to zjeść? Mam taką chorobę, jakie leki muszę na to zjeść? Mam taką chorobę, coś tam, co muszę zjeść, żeby wydobrzeć, albo żeby uzupełnić niedobory. Kochani, bez wody będzie to po prostu niemożliwe. Dopóki nie zaczniecie pić wody, nie będziecie uzupełniać w pełni swoich komórek minerałami, witaminami i innymi dobrymi rzeczami, bo najpierw komórkę trzeba oczyścić. Żeby to było możliwe, musicie codziennie, regularnie, najlepiej co godzinę, wprowadzać odpowiednią ilość, no jeszcze dobrej jakości wody. I to jest klucz. Jeśli do tego nie zrobimy, odwodnienie, tutaj na tych slajdach jest napisane, odwodnienie uszkadza komórki, co powoduje zapalenia na przykład stawy, obrzęki kończyn, kumulację toksyn. Kumulacja toksyn, wyobraźcie sobie komórkę, w której są toksyny, wyobraźcie sobie komórkę, w której są toksyny i w której automatycznie obniża się pH i komórkę, która jest niedożywiona, czyli zatoksyczniona o obniżonym pH i brak substancji odżywczych. Taka komórka jest idealnym miejscem do tego, żeby ta komórka mogła przekształcić się na przykład w komórkę nowotworową. Dlatego woda jest kluczem do tego, żeby nie chorować. Brak wody powoduje też otyłość, brak wody, woda też chroni mózg i tak dalej. I teraz, dobra, to może cofnij mi tutaj, Łukasz, jeszcze ja spróbuję może opowiedzieć o tej otyłości, dobra? Bo to generalnie chodzi mi o zaburzenia metaboliczne i o insulinooporność. To jest naprawdę bardzo ważny temat. Zobaczcie, kochani, jak powstaje cukrzyca? W momencie, kiedy mamy za mało wody w organizmie, po pierwsze dochodzi do stanów zapalnych w komórce. Cukrzyca to tak zwana insulinooporność. Insulinooporność jest wywołana tym, że komórka ze względu na stany zapalne, na przykład spowodowane niedoborem wody lub jedzeniem nadmiaru glukozy, dochodzi w tej komórce do stanów zapalnych. Może dojść do uszkodzeń mitochondriów. Na to komórka nie może sobie pozwolić, bo uszkodzone mitochondria to być może choroba nowotworowa. W związku z czym komórka zabezpiecza się przed przyjęciem nadmiaru glukozy do środka poprzez tak zwaną insulinooporność, czyli receptor, który reaguje na insulinę, chowa się do środka błony komórkowej. W związku z czym normalnie u zdrowego człowieka, powiedzmy, żeby wprowadzić, no nie wiem, szczerze, to jest przykład, bo ja to oczywiście, no dobra, żeby wprowadzić jakąś tam ilość glukozy do środka, do komórki, potrzebna jest jakaś jednostka insuliny. I teraz insulinooporność polega na tym, że jak komórka schowana jest do środka, do błony komórkowej, do wewnątrz, to przychodzi insulina, ta sama jednostka, co u zdrowego człowieka, a ta komórka nie reaguje na tą insulinę. Więc organizm, żeby móc pozbyć się glukozy ze środka do komórki, musi doprowadzić do takiej sytuacji, że wytwarza po prostu więcej insuliny, więc trzustka trzaska ciągle tą insulinę i żeby komórka, glukoza weszła do środka do komórki, potrzebna jest na przykład nie jedna jednostka, tylko 5 jednostek, 10 jednostek, bo czasami naprawdę te poziomy insuliny rosną do góry.
W związku z czym już insulinooporność powstaje w momencie, kiedy mamy zatoksycznioną, czyli stany zapalne w komórce, a jednym z głównych elementów tego jest właśnie niedowodnienie. I teraz co dalej? Jeśli my pijemy za mało wody, a jemy cały czas taką samą ilość węglowodanów, czyli na ogół za dużo, jak tu u 90% społeczeństwa, to powoduje, że glukoza przedostaje się do krwiobiegu, ale jest mało wody w organizmie, więc krew też jest gęsta. I wtedy jeszcze mocniej podnosi się poziom glukozy we krwi. Zobaczcie, jaką mamy teraz sytuację. Z jednej strony organizm za wszelką cenę chce pozbyć się glukozy z krwi, bo jest krew za bardzo zagęszczona, zbyt sklejona i to jest dla nas zbyt niebezpieczne, ale z drugiej strony nadmiar tej glukozy powoduje też, że komórka nie chce przyjąć tej glukozy, więc komórka broni się przed krwią, ja tej glukozy nie chcę, a krew broni się przed komórką, ty musisz ode mnie przyjąć tą glukozę. I dochodzi do takiej patologii w organizmie, że nadmiar glukozy we krwi powoduje zwiększa insulinooporność, a insulinooporność powoduje zwiększenie poziomu glukozy we krwi. I te czynniki tak się nawzajem nakładają i po pewnym czasie dochodzi do cukrzycy typu drugiego na przykład. Nie? To jest z takich jeden z takich ważnych tutaj elementów. Kolejna sprawa, to tak, bo już nie chcę bardzo wchodzić w szczegóły, więc jeśli macie cukrzycę i chcecie obniżyć poziom cukru we krwi, najpierw trzeba zacząć od regularnego picia wody. Kolejna sprawa, tutaj napisałem sobie, że woda chroni mózg, no i rzeczywiście tak jest. Najlepszym tego przykładem jest kac. Prawda? Jeśli wypijemy za dużo alkoholu, nasz organizm się odwadnia, głowa, która potrzebuje nasz mózg najwięcej wody, nie może dostać tej wody, no i wtedy boli, odtoksycznia się, boli, jest nieprzyjemnie, dlatego musimy pić wodę, żeby nasz mózg mógł działać sprawniej. Reguluje trawienie i wypróżnianie. No oczywiście, że tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o żołądek, to żeby nasz organizm mógł strawić pożywienie, to musi to zrobić za pomocą kwasu solnego, czyli płynu, który zawiera w sobie enzymy trawienne i kwas solny. Mówię na przykład o białkach, nie? I teraz oczywiście te enzymy trawienne i kwas solny musi być to woda, nie? No bo to musi pływać, jedzenie musi wpaść do płynów i one tam będą działać. I teraz mówi się, że nie wolno jeść do posiłków i to jest prawda, ale też nieprawda, dlatego że jeśli ktoś jest permanentnie odwodniony i w żołądku nie ma wody, to po pierwsze dochodzi do zaburzeń śluzówki żołądka. To jest pierwszy element, bo śluzówka musi składać się z wody. Jak w organizmie brakuje wody, to on sobie weźmie ze śluzówki, żeby dać do mózgu, żeby mózg mógł pracować. Więc musi być woda, żeby nie piekło, kiedy jest kwas solny w żołądku, żeby powiedzmy nawet nie było zgagi czy tam jakichś nieprzyjemnych odczuć. A po drugie musi być odpowiednia ilość wody, ponieważ żeby enzymy trawienne mogły zadziałać, to ta jedzenie musi wymieszać się z tą wodą. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie wiem, tu mam na przykład szklankę, niech to będzie szklanka z wodą i wezmę płyn Lugola, czyli jod tak zwany na przykład, on jest fioletowy jako barwnik i dam go tutaj do wody. Więc jeśli to jest woda, to ten płyn Lugola, ten fiolet rozejdzie się mi się po całej szklance. Ale wyobraźcie sobie, że nie mam szklanki z wodą, tylko mam bitą śmietanę na przykład tutaj, więc tu jak dam kroplę jodu do bitej śmietany, to ta kropla jodu już nie rozejdzie się po całości. I ta kropla jodu symbolizuje enzymy trawienne, więc rzeczywiście nie może być zbyt dużo wody w żołądku, bo wtedy rozrzedzimy kwas solny i no może być zbyt niskie, zbyt wysokie pH i wtedy nie strawimy do końca białe, ale z drugiej strony, jeśli będzie za mało tej wody, no to w ogóle nie będą działać enzymy trawienne. Więc woda musi tutaj być do prawidłowego trawienia, więc pijemy dużo przed posiłkiem, około 15 minut przed, żeby nawodnić organizm, nawodnić śluzówkę, żeby tutaj w żołądku były odpowiednia ilość tych płynów żołądkowych, tak to nazwijmy, i wtedy dopiero może działać. Kolejna sprawa to wypróżniania, czyli zaparcia. Zobaczcie, jest 5 organów, które potrzebuje w naszym organizmie wody przede wszystkim. Jeśli nie będzie wody, to one będą umierać. To jest wątroba, to są nerki, to jest serce, to jest mózg i to są płuca. I teraz jeśli my mamy za mało wody w organizmie, bo pijemy kawę, tak, albo winko i uważamy, że się nawadniamy, to doprowadza do tego, że organizm ma brak wody i musi z innych organów zabrać wodę do tych organów, o których mówiłem, na przykład do mózgu czy do płuc. W związku z czym organizm, jak jest za mało wody w organizmie, to żeby organizm mógł przeżyć, będzie wyciągał wodę ze stolca, po prostu z jelit, tak? I wtedy, jeśli nie ma wody, no to stolec robi się twardy, no i dochodzi do zatwardzenia. Więc zazwyczaj osoby, które mają problemy z wypróżnianiem się, na ogół nie piją wody. Daj Łukasz kolejny, proszę. Dobra, nadciśnienie. O, to cudowna sprawa, zobaczcie. Po pierwsze, jeśli Wam mówiłem, że jest mało wody w organizmie, to zagęszcza się krew. Zagęszczona krew to również problemy z nadciśnieniem. Ale po drugie, jeśli zagęszcza się krew, podnosi się poziom glukozy. To jest to, o czym mówiłem, tak? Do tego jeszcze insulinooporność. I organizm nadmiar tej glukozy nie jest w stanie już przy silnej insulinooporności wydalać przez kogo, jakby spalać na energię, na ATP, tylko będzie wydalał przez nerki. A cukier przechodzący, glukoza przechodząca przez nerki, kochani, uszkadza te nerki. Dochodzi do produkcji tak
tak zwanych cząsteczek AGES na przykład, czyli to są produkty takiej zaawansowanej glikacji, które powodują, że jeśli jest ich za dużo w nerkach, to nerki przestają działać. Jeśli jest ich za dużo w oczach, to mamy zaćmę, tak? Czyli zaćmę akurat można operacyjnie ściągnąć, no ale z nerek już nie bardzo jak jest. I teraz cząsteczki AGES przyspieszają procesy starzenia się i cząsteczki AGES, jeśli jest ich za dużo w organizmie, powodują po prostu to, że organizm obumiera. I fruktoza, no tu jeszcze powiem, dlaczego nie soki owocowe, ponieważ fruktoza siedmiokrotnie, kochani, siedmiokrotnie przyspiesza ten proces, czyli siedmiokrotnie przyspiesza produkcję cząsteczek AGES, a chore nerki, zagęszczona krew równa się nadciśnienie. Nadciśnienie w ogóle jest mega proste do zrobienia, trzeba się pouziemiać, trzeba wypić odpowiednią ilość wody i odstawić mąki i wtedy nadciśnienie zawsze się reguluje. Zawsze, u nas zawsze, naprawdę, ja nie wiem nigdy przypadku pacjenta, który przy stosowaniu się zaleceń od 2 do 4 miesięcy miał jeszcze problemy z nadciśnieniem. Bóle głowy, zawroty głowy, migreny, no tak samo to, co już mówiłem, woda chroni mózg, więc jeśli woda nie ma wody, głowa nie ma wody, mózg nie ma wody, no to głowa może boleć, mogą być zawroty głowy, no i migreny również mogą się pokazywać. Wrzody żołądka, no to mówiłem, to jest właśnie ta wyściółka żołądka. Jeśli nie ma wody, nie ma tej ochrony, nie ma tej śluzówki i wtedy może dochodzić do uszkodzeń, nawet do wrzodów. Astma, alergia, może o alergii powiem. Kochani, woda działa jak leki antyhistaminowe, czyli zmniejsza stany zapalne jakby w naszym organizmie związane z histaminą. Oczywiście nie działa tak silnie jak leki, ale działa, więc jeśli ktoś ma problemy z alergią, a zadba o to, że będzie pił regularnie wodę, to automatycznie objawy alergiczne będą po prostu mniejsze. Można do tego dołożyć jeszcze witaminkę C. Witamina C też działa antyhistaminowo jakby na nasz organizm. No i chyba ostatnie dwie rzeczy mi tu zostały. Zespół chronicznego zmęczenia, depresja, chwiejność emocjonalna. Kochani, 1% odwodnienie w organizmie to spadek energetyczny, czyli możliwość wytwarzania ATP w naszym organizmie o 10%. Ale 2% odwodnienie w organizmie to już 20%. Więc teraz jeśli nie mamy brak energii przez cały dzień, to trzeba zacząć od tego, żeby zacząć pić wodę, bo ta woda, bez tej wody organizm tej energii nie dostanie. I ludzie tutaj popełniają najczęściej największy błąd. Są zmęczeni i już teraz nagle muszą mieć więcej energii. Zamiast odpocząć sobie 5-10 minut, usiąść sobie, pooddychać przez chwilę, napić się szklankę wody, czy nawet 2 szklanki wody, najlepiej z solą, żeby nawodnić ten organizm, to sięgają po kawę. Kawa na chwilę pobudza, ale kawa jest stymulantem. Jak wszystkie narkotyki, które są stymulantami, czyli dostarczają nam więcej energii, niż nasz organizm może sobie sam z nią poradzić, powodują tak zwany dług tej energii. To no ja może podam, nie wiem, weźmiemy jakąś tam kokainę czy amfetaminę. Ludzie będą fruwać tak gdzieś w obłokach, będą niezniszczalni przez ileś tam godzin czy ileś tam dni, ale potem ten nadmiar energetyczny będą musieli oddać. Czyli będą przez kilka dni czy nawet tydzień czasu nie będą mieli energii, będą mieli depresję i różne rzeczy, dlatego to są tak niebezpieczne substancje. Kawa działa dokładnie tak samo, tylko że kawa oczywiście jest mniejszym stymulantem, czyli no nie wybija gdzieś tam w kosmos, tak, tylko trochę, ale potem musimy ten dług oddać, więc wypijając kawę przez pół godziny może będziemy mieli więcej energii, ale za chwilę ze względu na to, że tą energię będziemy musieli oddać, to będziemy mieli już znowu mniej energii, a do tego kawa odwadnia, więc jeszcze doprowadza do większego odwodnienia. Więc jeśli jesteśmy zmęczeni, nie pijemy kawę, a jeśli wypijamy kawę, to do kawy trzeba wypić szklankę albo 2 szklanki wody, żeby to wyrównać, żeby można było funkcjonować. No i oczywiście, jeśli mózg nie ma energii, no to kochani, popadamy w depresję, bo czym innym jest depresja, jak nie tym, że mózg nie ma siły do działania. Mózg nie ma siły, nie ma siły rozwiązywać problemów, więc siadamy, zawieszamy, wchodzimy do środka, nic nie robimy, no i mamy depresję. Oczywiście brak wody w organizmie nie jest jedyną przyczyną depresji, tak? Tutaj mi wszyscy dobrze zrozumieli, ale jest. No i brak wody w organizmie zwiększa ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych, raka jelita grubego o 45%, zobaczcie kochani, czyli jeśli pijemy wodę, to już o te 45% mamy mniejsze ryzyko na to, że będziemy mieli kamienie nerkowe albo rak jelita grubego. Tam było tylko 5 szklanek dziennie, jeśli dobrze pamiętam, te badania były przeprowadzone, 5 szklanek wody dziennie, wtedy już to ryzyko zmniejszało się o tyle, a 5 szklanek wody to też trochę za mało. Raka pęcherza moczowego i prostaty i nerek czy jąder o 50%, a jeśli chodzi o raka sutka, to aż o 79%. Więc że kobiety, jeśli chcecie się czuć bezpiecznie, żeby się zabezpieczyć profilaktycznie przed tym na przykład, żeby nie dostać raka sutka, to wystarczy pić wodę i jesteście w 80% zabezpieczone. Tak to mniej więcej wygląda. Pokaż, co tam jest dalej. No dobra, był taki indyjski naukowiec, co też mogę tutaj jedno zdanie powiedzieć. Nie umiem wypowiedzieć jego nazwiska. Ferejdun Batman Khaili jakiś.
Oczywiście to jest indyjski naukowiec, ale on powiedział, że to nie choroba, to pragnienie, a pragnienia nie wolno gasić lekami, tylko wodą, dobrze? Oczywiście musicie, kochani, pamiętać, że to jest lekarz, który mieszka w Indiach jest bardzo gorąco, w Indiach nie ma jeszcze rozwoju cywilizacji i w Indiach rzeczywiście choroby są spowodowane niedoborem wody. U nas niestety to tak nie ma łatwo, że mamy chorobę autoimmunizacyjną i zaczynamy pić wodę i nagle ta choroba autoimmunizacyjna znika, bo to tak nie będzie działać, dlatego że my choroby mamy ze względu na proces cywilizacyjny, czyli mamy choroby ze względu, no na kochani, to trzeba powiedzieć, bo można tak, na szczepienia, którymi są poddawane dzieci w pierwszej dobie na przykład, co jest absolutnie rzeczą, która nie ma prawa mieć miejsca, dlatego że dzieciaczek rodzi się bezbronny, malutki i on potrzebuje miłości, potrzebuje mleka mamy i potrzebuje śluzu bakterii mamy, o może tak to ujmę, a nie wstrzykiwania do niego jakoś przestrasznych rzeczy i to niestety to jest to. No ale kochani, no my żyjemy w XXI wieku, zanieczyszczona woda, zanieczyszczone jedzenie, zanieczyszczone niebo, no bo wystarczy spojrzeć na niebo w górę i wszystko będzie jasne i tak dalej, i tak dalej. Więc te zanieczyszczenia, te toksyny również będą powodować u nas choroby i oczywiście woda będzie nam w tym pomagać, bo jak będzie dużo wody, to będzie organizm lepiej detoksykował się z tych zanieczyszczeń, ale nadmiar no też nie będzie tutaj, znaczy niedobór będzie tutaj powodował, może inaczej, no jeśli usuniemy te toksyny, będzie nam na pewno lepiej, ale samą wodą jakby tych wszystkich nadmiarów, tych toksyn nie da się usunąć. Dobra, to może tyle, może Ryszard, nie wiem, jakieś pytanie czy coś, czy może Zdzisław chciałby coś do tego, może ja bym Zdzisława, jeśli da radę, poprosił, żeby coś odniósł się do tego. Tutaj myślę, że Zdzisław, taka moja prośba może do ciebie, bo jakby twoja woda plazmowana jest wodą, która przenika przez błony komórkowe, wszelakie, tak? I właśnie chciałbym, jeśli mógłbyś się odnieść jakby do tego, co ja tam mówiłem o tym pogrubieniu i zmniejszeniu tych błon komórkowych, to by było super. No i resztę już oczywiście, co uważasz? Słuchajcie, bo tu najczęstsze pytania, jakie padają, to właśnie jaka ta ma być woda, tak? Bo ludzie nasłuchają się reklam, picie wody z kokotka w Katowicach, tak? Czyli z kranu, bo mamy bardzo dobrą wodę. I te pytania, jaką tą wodę pić, tak? Ludzie wiedzą, że nie pić w plastiku, tak? Ale pytają, czy szungit to im zastępuje tą wodę, czy to jest właściwa woda. Pytają, czy jak mają studnie przed domem, czy ta woda to już jest ta woda, którą bo babcia piła, dziadek pił, czy to też jest ta woda, która im to spowoduje. Słyszeli o wodzie plazmowanej i teraz jakbyście właśnie tutaj, może Zdzichu powie więcej na temat wody, bo ty masz tu wiedzę dużą na temat tych wód gruntowych, różnych i tak dalej, w Polsce. Natomiast jako przeciętny Kowalski, który nie ma pieniędzy na jakieś urządzenia, niekoniecznie ma też na tą wodę plazmowaną, jaką wodę najlepiej pić, żeby ten człowiek był zdrowy? No to zacznijmy od początku. W każdym miejscu na Ziemi, w każdym jest różna woda. Bo o skład tej wody zależy przez jakie pokłady geologiczne ona przechodzi. Woda nie jest u nas powierzchniowa. Ona, żeby wyjść na powierzchnię, przechodzi przez cały układ. Jeżeli ktoś ma studnię i dziadek pił z tej studni i babcia i była to dobra woda, to nie znaczy, że teraz ta woda jest taka sama. Studnie opadają, wody gruntowe opadają. Do studni, jak opada woda gruntowa, dostają się różne nacieki z warstw, z pola, z nieba. My żyjemy w świecie chemii i za to płacimy za to tą cenę. Ta woda nie ma tej struktury, jaką miała tam miliony lat temu, czy nawet tysiące lat temu. Nawet nie ma takiej struktury, jak była w XVIII czy XIX wieku. Wodę zatruwa środowisko i my swoją cywilizacją, swoją przemianą materii, swoimi cudownymi lekami, swoimi hormonami, które oddajemy do pewnych układów ściekowych, które są przetwarzane i recykling idzie z powrotem do naszych kranów. To nie jest tak, że jeżeli my się wysikamy, to ta woda znika i gdzieś sobie jest zmagazynowana. Ona wraca do obiegu pod kątem różnych zabiegów, czy oczyszczania chemicznego, czy napowietrzania, czy różnych innych biologicznych procesów, ale to nie jest ta sama woda, która byłaby w przyrodzie. Ta woda jest skażona chociażby hormonami. Panie przecież na okrągło używają hormonów, takich czy innych, czy jakichś hormonów zapobiegających ciążom, czy środków innych. To wszystko wchodzi do wody i nie da się tego usunąć tymi metodami. Ta woda robi recykling. I nawet jak wpadnie do oceanu, przez odparowanie wróci do nas, to też
trafi, a to na wybuch albo w cudzysłowie wulkanu, albo przez pola, które są zasilane nawozami i chemią, i ten recykling jest cały czas i wieczny. Więc jeżeli mnie spytacie, jaką wodę pić, to ja powiem, nie wiem, bo w tym momencie, gdziekolwiek byśmy nie zrobili odwiert, ta woda będzie inna. I jeszcze musicie na co zwrócić uwagę, w jakim środowisku żyjecie. Jeżeli żyjecie na Górnym Śląsku, w tym południowym pasie Polski, to akurat Górny Śląsk nie ze względu na geologiczny układ, ale ze względu na technologiczny układ jest zasilany z Wisły i Zalewu Goczałkowickiego, bo kopalnie odcięły wody głębinowe. A Zalew Goczałkowicki i Wisła to wody miękkie, pozbawione minerałów. A cała południowa Polska, Dolne Śląsko-Polskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie ma wody twarde z dużą zawartością różnych soli i minerałów. W tym momencie, żyjąc w tym otoczeniu wód twardych i głęboko mineralizowanych, nie potrzeba nam dostarczania, uzupełniania tych minerałów jeszcze z jakimś składem soli. To jest mapa, gdzie ludzie w Polsce umierają na zawały serca. I no właśnie, Górny Śląsk umiera na zawały serca, bo w tej wodzie miękkiej jest za mało elektrolitu. W życiu decyduje równowaga, tak jak Andrzej mówił, za mało źle, za dużo źle. I co na to, że Górny Śląsk ma miękką wodę, więc ma za mało elektrolitu i serce nie pracuje jak bateryjka. Zabrakło jej prądu, mitochondria nie mają na tyle wystarczającej energii, żeby dostarczyć komórkom tego napięcia. A cała południowa Polska, tam gdzie umierała na miażdżyce, możemy cofnąć jedną mapę? Czyli Dolne Śląsko-Polskie, Małopolskie, Podkarpackie, Lubelskie umiera właśnie na miażdżyce, bo tam w tych rejonach woda jest twarda. Więc proszę Państwa, żeby zdiagnozować, jaką wodę mam pić, to muszę zdiagnozować, co mnie otacza, w jakim środowisku ja żyję. Mieszkańcy uzdrowisk również umierają na miażdżyce. Tam, gdzie są uzdrowiska i się leczy wodą, mieszkańcy, całe otoczenie używa tej samej wody, którą macie w uzdrowisku, którą ma w kranach. Więc nadmiar minerałów szkodzi. Tym bardziej, że suplementacja minerałami to nie jest suplementacja przez wodę. Żeby minerały się dobrze wchłonęły, to musi być tłuszcz, czyli przez jedzenie. A woda wyrównuje tylko poziom elektrolitu we krwi. I tu trzeba mieć rozsądek i najpierw trzeba byłoby się zainteresować, co mnie otacza, w jakim środowisku żyję. Jak mam za dużo minerałów, szukam wody miękkiej, mało mineralizowanej. No w Polsce was pocieszam, nie ma takiej wody, już została wycofana. Cała Unia Europejska, Niemcy, Czechy, na okrągło wszędzie woda stołowa Bonaku jest, w Polsce nie ma. A o to możecie spytać pana senatora Piechę, czołowego lobbystę wszystkich korporacji. Wracając, to co my robimy z tą wodą plazmowaną. Plazma to jest narzędzie. To jest pewien sposób uzyskania energii, pola magnetycznego. Plazma to jest jonizowany gaz. No i on zachodzi w takiej niskiej próżni. Jak dodajemy napięcie między anodą a katodą, wytwarza się rezonans. I ten rezonans powoduje wytworzenie pewnej fali elektromagnetycznej, która powoduje, że te duże klastry wody, te duże oczka wody, kropla w kropli, zaczynają się rozpadać. I jakakolwiek by to nie była woda, jak nie bardzo zestrukturyzowana, dodając odpowiednią ilość energii, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej częstotliwości, możemy rozbić tą wodę w pył. Czyli kropelkę wody rozbić na miliard kropelek. Na tych slajdach pokazuję Państwu różne zdjęcia wody. To są zmrożone struktury wody. Kiedy widać, jak się układa lód. Bo woda to jest ciekły kryształ. W każdej postaci to jest kryształ, tylko w postaci płynnej go nie zobaczymy, a jak zmrozimy, zobaczymy, jak układa się lód. I teraz ta woda na tych błonach komórkowych ma olbrzymią rolę, bo to jest biologiczny, genialny rozpuszczalnik. I błony komórkowe nie tylko, że się zwilżają, nie tylko, że się oczyszczają, to jeszcze pozwalają na to, żeby przenieść energię, bo woda to jest energia.
Jak wyobraźcie sobie, że macie akumulator. Żeby on zadziałał, to musicie wlać elektrolit, kwas solny czy jakieś inne kwasy, solny czy siarkowy, i w tym momencie powodujecie, że się prąd przenosi. I tak samo jest w komórkach. Krew to elektrolit, zapamiętajcie to sobie, że ona musi mieć potencjał. Jak macie ultraczystą wodę, to w ultraczystej wodzie nie przechodzi prąd. To jest dielektryk, izolator. Jak dodacie do tego dielektryka odrobinę soli, to włącza się przenoszenie jonów i w tym momencie woda jest elektrycznie sprawna. A jak potrafimy zrobić wodę ciężką, to ta woda ciężka będzie izolatorem i kompletnie ochroni nas przed promieniowaniem jonizującym, czy atomowym, jakimkolwiek byśmy nie byli, woda ma tą skłonność izolowania. Więc temat jest olbrzymi, jeżeli chodzi o wodę. I teraz wracając do takiego tematu, jaką pić, to prosiłbym, żebyście najpierw zorientowali, w jakim środowisku żyjecie. Bo generalnie dzielimy Polskę na północną i południową, jeżeli chodzi o zawartość minerałów i składy wody. Ale podpowiadam, każda stacja wodociągowa ma obowiązek publikowania na stron składu wody. Możecie, nie szukając daleko, zajrzeć na tę stronę i zobaczyć, jaką macie wodę w swoim otoczeniu. Inną sytuacją jest to, że możecie tą wodę zbadać. Niestety ten mit, pijcie wodę z kranu, to jest mit, proszę Państwa. To jest wprowadzenie Was w kanał taki, że ta woda wcale nie jest ani czysta, ani bezpieczna. Jak macie w kamieniu czajnik, to znaczy, że kamień osadził się po wygotowaniu w czajniku, a nie w Waszych żyłach. Punkt pierwszy. Po drugie, jak widzę tych VIP-ów, którzy piją wodę przy stacjach uzdatniania, to nawet im wierzę. Chodzi o to, że ta woda jeszcze pokonuje drogę do waszego domu. A najbardziej skażone miejsce w waszym domu to jest właśnie perlator, sitko na końcu kranu, bo tam się odkłada cały bałagan i tam to tkwi w tej wodzie. A jak wyjeżdżacie na weekend, ta woda stoi w rurach, nikt się nie zastanawia na tym, żeby przyjść do domu i spuścić przez 15 minut wodę. A tak działają właśnie ci wszyscy laboranci, którzy przychodzą do was do domu, żeby zmierzyć wodę. Najpierw odkręcają sitko, opalają knotem wylewkę, a później spuszczają wodę przez 15 minut i wtedy wychodzi wam woda super. Wtedy, kto z was to tak robi na co dzień, żeby pozbyć się z legionelli czy pozbyć się innych bakterii z wody? Więc na pewno wodę gotujcie, to jest już podstawowa rzecz, a później, jeżeli macie to zacięcie, zbadać, co jest w tej wodzie i można sobie różne tam sole do tego dołączyć. My próbowaliśmy i nawet mamy przygotowaną recepturę, jaką sól dodać do wody, ale braliśmy pod uwagę, że ludzie mają w domu osmozę. Często pytają mnie, panie, a co dodać do wody osmotycznej? No i pod tym kątem robiliśmy różne receptury i chyba już lada moment będą wisiały na stronie Nantesa różne receptury soli, których moglibyście sobie sami robić albo dodawać do tej wody. To może wysokopotasowa, węglanowa, mogą być sole do kąpieli, czyli różne zabiegi takie uzdrowiskowe można byłoby sobie zrobić w domu. Polecam. No, to, co Andrzej powiedział, to jest genialna receptura na zdrowie, tylko ja widzę, jak ludzie pędzą i jak o siebie nie dbają. Więc każdy wysłucha, klepnie i później robi swoje, bo nie ma czasu. Wiem to po sobie, wiem to po znajomych. No, jestem w tej sytuacji, że owszem, wypiję z tej swojej wody więcej i mogę się o to nie martwić. Często mówią, że to jest za droga woda, że to 5 litrów kosztuje 250 zł, to jest za dużo. Ale proszę Państwa, to nie jest dużo. To badania tej wody kosztowały mnie miliony i to z moich pieniędzy. Z dotacji poszły tylko i wyłącznie pieniądze na badanie wody dla roślinek i zwierząt, nie dla ludzi. A po drugie, nie pije się tej wody za dużo. Szklanka dziennie to jest maksymalna ilość, którą możecie wypić, żeby nie rozwodnić za bardzo, nie rozrzedzić krwi, bo jak rozrzedzicie krew, chociażby przez to, że tam jest dużo tlenu, no to będziecie mieć spadek ciśnienia, ból głowy, a to nie jest przyjemne.
regularność i wprowadzenie pewnego schematu do organizmu, tak, daje efekty. Takie skakanie, że dzisiaj wypiję sobie dwie, trzy szklanki wody, to tylko będzie kłopot i niepotrzebne obciążenie. Woda ma ten dar, że ma w sobie bardzo dużo tlenu. Ten tlen w wodzie zawsze jest, tylko jest go albo mało, albo więcej. Zależy, w jakie źródło trafimy. No, w Bolesławcu mamy tlen na poziomie 2-3 mg na litr. Po naszej produkcji przychodzi 8-12 mg tego tlenu, ale ten tlen ma inną formę. To jest ten singletowy. To nie jest ten tlen, który my oddychamy. On jest przemianowany i ma właściwości utleniające. A komórka nowotworowa nie lubi tej formy tlenu. Z dwóch powodów. Po pierwsze jest utleniające, jak powiedziałem, czyli te błony komórkowe zaczynają się oczyszczać i łatwiej jest łatwiejszy transport. Po drugie, komórki nowotworowe nie mają mechanizmu zwrotnego. Czyli jak woda wchodzi do tej komórki, to nie umie z niej wyjść. I to jest mechanizm, dlaczego te komórki się rozkładają, rozpadają, pękają błony komórkowe. Woda wchodzi do komórki, komórka nie umie jej oddać. I w tym momencie jest rozpad komórki. No ale to jest temat na inne spotkanie, a myślę, że to, co Andrzej przedstawił w tym swoim referacie, chyba cię jeszcze raz odsłucham. Cześć, Dziko, to, co ty powiedziałeś odnośnie tej wody w kranie i tej końcówki tej wylewki, tak? To byłem na kongresie gospodarczym i tam wodociągi katowickie miały swoje stoisko. I stoi taka babcia, no a tam oczywiście była akcja picie wody z kokotka. No on tłumaczy, że może tą wodę spokojnie pić, po co pani będzie wydawała pieniądze, nie? No ja mu zadaję pytanie, no niech mi pan powie, czy do tej wody dajecie dwutlenek chloru czy podchloryn? A on mówi, a dlaczego? Mówi, no bo to jedno szkodzi, drugie nie, nie? No nie, my dajemy dwutlenek, albo wie pan, jakbyśmy dali podchloryn, to ludziom przez 3 miesiące leciałaby żółta woda. Bo takie mamy rury, nie? To by tak wyczyściło te rury. Ja mówię, to pan sobie powie, no wie pan, ale my to robimy, mamy kokosowy, odwrócona osmoza, mineralizacja. Ja go, no to mówcie ludziom, żeby z wiadrami przyszli do was i się tą wodę brali, tak? Ale jeżeli pan mi teraz mówi, że to leci 4 kilometry w jakieś rurze z 50 lat, tak? Gdzie pan mówi, że to będzie przez 3 miesiące leciało żółte, i wtedy on mi mówi coś takiego, wie pan, to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze to jest to, co ludzie mają na końcówce kranu. I on mi to dokładnie powiedział, to co ty. Mówi, wie pan, ile tam jest bakterii, ile tam jest syfu, nie? A ludzie, nikt nie odpuszcza tej wody, wszyscy to od razu piją. No i facet z wiedzą, jaką miał, tak? A jednocześnie akcja picie woda z kokotka, nie? Nie, to jest oczywiście ściema. Dlatego też jak mnie ludzie pytają, czy moglibyśmy zainstalować taką instalację na wodociągach czy gdzieś. Po pierwsze, ustawa o bezpieczeństwie żywności to jest tak skonstruowana, że nic się tam nie da zrobić. Po drugie, owszem, ja robię takie instalacje, ale na małych obiektach, gdzie są nowe rury, bo woda tak samo jak pod chloryn rozłoży, woda też utleni i w rurach będziesz miał po prostu jeden szlam, który ci będzie leciał przez 3 miesiące, nie? Dopóki się nie wyczyści. To może podam taką, przepraszam, taką informację, bo pan powiedział, że pewnie sobie odsłucha Andrzeja. To spotkanie się nagrywa. Jeśli nie napotkamy żadnych problemów technicznych, no to będzie możliwość tego odsłuchania. To też dla tych, którzy dołączyli, bo widzę, że jest więcej osób niż było na samym starcie. No super, bo ja Andrzeja słucham, ale tak kompleksowo to jeszcze nie powiedział ładnie o wodzie. Także zapraszam do Mierzwina na Lawendowy Bazar. Chętnie przyjadę. Lubię tam u ciebie spędzać czas, więc chętnie, cisza, spokój. A to przy okazji zapromuję się. Zaczynamy od 8 maja. Będzie dr Hubert Czerniak, później będzie dr Jaśkowski i będą inne osobowości, które, jak rozumiem, no, Wagner... Z już są. Jakie ciacha. Od 8 maja co 2 tygodnie Lawendowy Bazar, zdrowa żywność i wykłady. No dzisiaj rozmawiałem z Rafałem Piechem, też chce przyjechać, doktor Mularczyk też chce przyjechać, mają dać odpowiedź. Także myślę, miejsce stanie się fajne też pod ten program, który robimy, jakby fajne wydarzenia pod integrację, tak? Bo u ciebie to nie jest tyle, tak jak u Wagnera, Tadzia, czy tam u mnie na jakichś imprezach, czy na Harmonii, że wykład, tak? Ale jednak rozmowy i integracja, muzyka jakaś i tak dalej jest jednak stoi
stoiska, to jest główny element tych wydarzeń u ciebie, nie? I przy tym to otoczenie w tam w promieniu 50 kilometrów z zameczków przeróżnych i tak dalej. Także jest to no, koniec Polski, ale warto przyjechać. Ja bym powiedział, że to jest początek Polski. My do Berlina mamy bliżej. No tak, tak, tak. Proszę Państwa, zapraszam serdecznie. Nie mamy wielu gwiazd, zawsze jest jedna. Po to, żeby dać autorowi się wygadać i wyciągnąć od niego jak najwięcej wiedzy. Także Andrzejku, mam nadzieję, że nie zapomnisz, gdzie jest Mierzwin. Zdwonimy się, umówimy się chętnie na spotkanie. A może ktoś z Państwa, co nas słucha, ma jakieś pytanie, można łapkę podnieść i zadać pytanie. Albo nie bać, nawet kamerę włączyć, żebyśmy się poznawali. Dobra. Jeśli na razie nie ma pytań, to ja chętnie bym tam jeszcze dołożył 2-3 zdania. Ale powiem, Andrzej, bo ja zadam jeszcze takie konkretne pytanie, jak chodzi i ty bardzo szeroko opowiedziałeś w ogóle o wodzie, o tym wszystkim i fajnie, taki mały wykład, ale taki skompresowany bardzo. Natomiast bardzo konkretnie o tą strukturyzowaną wodę, bo wiem, że ty polecasz różne sposoby tej strukturyzacji, nie wiem, przez podkładki, przez, nie wiem, gadanie do tej wody, przez... ale ludzie pytają, czy jak mają szungit, czy to już jest okej, okay, tak? Czy to jest właściwa woda? Czy jeżeli zamrożą, rozmrożą tę wodę, czy to jest właściwa woda? Czy, żeby taki prosty sposób powiedzieć tym ludziom, że takie minimum to jest to, ale możecie zrobić jeszcze tak, tak i tak. Możecie, nie wiem, jonizować, bo możecie strukturyzować, możecie ozonować w jakichś przypadkach. Że jakbyś takie parę kroków prostych do zwykłego Kowalskiego, który chce tą wodę zastosować u siebie w domu. Mhm. A niekoniecznie mieć tą całą wiedzę, którą masz ty. Dobra. Cofnij Łukasz tam jeszcze te dwa slajdy, bo tam chciałbym to jakby w całość ubrać, zanim dojdziemy do strukturyzacji. Woda, sól, dobra, jeszcze... Dobra. To ja spróbuję po tym polecieć. Przede wszystkim, kochani, tutaj zgadzam się bardzo... Soli, Andrzeju, czy ozonowania? Może nie, ozonowanie dzisiaj chyba nie będziemy pomijać, bo to nie dotyczy wody bardziej, tylko jakby czyszczenia sobie warzyw i owoców, to myślę, że inny temat, ale... A jeszcze raz, cofnij. Jeszcze, dobra, na razie zostaw tutaj. Albo, dobra, nie, tam na te 30 ml może też o tym powiem, kochani, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Ale tutaj właśnie idealnie, bardzo fajnie Zdzisław powiedział, że jaką wodę pić, no trudno odpowiedzieć na to pytanie. Więc ja wam powiem na pewno, jakiej wody nie pić, dobra? Od tego bym zaczął, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o nawodnieniu. Co znaczy odpowiednia ilość wody? Więc generalnie tak naprawdę potrzebujemy minimum 30 ml wody na 1 kg masy ciała dziennie. Czyli nasza waga razy 3. Jeśli ważymy 50 kg, około 1,5 litra wody. Jeśli ważymy 100 kg, około 3 litrów wody. Tak to mniej więcej powinno wyglądać, żeby nasz organizm mógł spełnić te wszystkie funkcje i dobrze jest jeszcze, żeby ta woda była spożywana w miarę regularnie, żeby organizm się do tego przyzwyczaił, że ona jest spożywana regularnie, bo jeśli raz dostarczymy organizmowi wody, raz nie, to organizm nie wie, co ma robić, nie? Więc nie wie, czy ma się detoksykować, oczyszczać, tu dostarczyć, czy tu dostarczyć, bo znowu na chwilę ma, a potem może nie ma. Więc naprawdę zauważyłem, kochani, to mówię z praktyki, nie według badań, czy po prostu z praktyki mojej pracy z pacjentami. Polega rzecz na tym, że jeśli naprawdę tam co godzinę, nawet z zegarkiem w ręku, dobrze sobie, jeśli nie macie nawyku, to sobie ustawić w telefonie po prostu zegarek, żeby co godzinę pikał, jakaś miła, fajna melodyjka, bo to też jest ważne, żeby nie denerwowało i nie te aplikacje, które raz na godzinę zrobią coś takiego. No i co z tego? Jak ja na przykład cały dzień spędzam raczej bez telefonu, dlatego do mnie się jest trudno dodzwonić, no bo jak jestem w pracy, to nie używam telefonu. Oddzwaniam dopiero wtedy, kiedy mam na to przestrzeń. No to ja tego dźwięku nie słyszałem, więc dobrze jest ustawić sobie w telefonie jakąś miłą, fajną melodyjkę, a alarm, żeby on dzwonił tak długo do momentu, kiedy jej nie wyłączymy i nie napijemy się szklanki wody. Więc o wiele lepiej, jak wypijemy na przykład, ktoś musi wypijać, nie wiem, niech będzie 2 litry wody i wypije litr rano i litr wieczorem, to też nie jest to najlepsze dla organizmu, ponieważ też podnosi się ciśnienie wtedy, bo jest za dużo wody, więc wchodzi ona do krwiobiegu, jest za duże ciśnienie, organizm natychmiast wywołuje diurezę i też się odwadniamy. Więc dobrze jest pić wodę
czyli minimum 30 ml na 1 kg masy ciała i dobrze jest podzielić sobie to co godzinę, co dwie maksymalnie, żeby organizm regularnie dostawał. Problem jeszcze, ludzie mówią, ale ja nie mam pragnienia. No panie, nie macie pragnienia, bo od 20 lat lekceważyliście pragnienie. Organizm mówił wam delikatnie, subtelnie, że chce mu się pić, ale na to nie zwracaliście uwagi, więc teraz organizm już wam nic nie pokazuje. Ewentualnie pokazuje ludziom, że chce się pić poprzez jedzenie, czyli organizm chce się napić, ale pokazuje to subtelnie, ale wy nie zwracacie na to uwagi. W związku z czym organizm wywołuje głód, bo ma nadzieję, że razem z tym jedzeniem dostarczymy mu również trochę wody do organizmu. Dlatego nie zawsze głód jest odzwierciedleniem tak naprawdę tego, że organizm ma potrzebę uzupełnienia niedoborów makr w organizmie, tylko jest czasami potrzebą zjedzenia wody. O, tu jest ta kawa razy 2 alkohol razy 8 mowy. Widzicie, tu akurat było trochę tam dalej. I teraz jaką wodę pić? Przede wszystkim woda musi być czysta. Tutaj Zdzisław cudownie o tym powiedział i dziękuję Ci, Zdzisław, że poruszyłeś ten temat, bo on jest naprawdę mega ważny. To, że wody gruntowe są dzisiaj już zanieczyszczone. Zanieczyszczone są, kochani, przede wszystkim cywilizacja. Zanieczyszczone są chemią, która jest dodawana na przykład do roślin na polach. Psika się dzisiaj pola Roundupem, psika się pola pestycydami, czyli insektycydy, herbicydy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko z roku na rok jest tego coraz więcej, bo kochani, to są jakieś tam setki milionów ton, ileś idzie w danym kraju do ziemi, więc z roku na rok te toksyny, te wszystkie schodzą coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej i one dochodzą coraz głębiej do wód gruntowych. To, co też Zdzisław cudownie powiedział, kochani, no nie wiem, oddajemy mocz do toalety i ten mocz, on nie znika, tak jak powiedział Zdzisław, tak? Coś musi się z nim wydarzyć. Więc teraz, jeśli w tym moczu mamy nadmiar hormonów, mamy nadmiar antybiotyków, mamy, nie wiem, kobiety nawet leki antykoncepcyjne spożywają, to wszystko z moczem będzie wydalane i prędzej czy później, wyobraźcie sobie, że jest milionowe miasto, jak, bo a ile tego jest, no ale kochani, jak jest milionowe miasto i milion osób codziennie oddaje mocz kilka razy, to zobaczcie, jakie to są potwory. Ilości. To wszystko zanieczyszcza wody gruntowe i teraz jak mam swoją studnię, to czy wystarczy? No powiem szczerze, no nie wiem, tego nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystko zależy, jeśli będziecie mieli swoją studnię, nie wiem, na Kasprowym, gdzieś tam wysoko, to może by i wystarczyło. Natomiast im dalej od gór w stronę morza, tym ta woda gruntowa jest coraz gorsza, bo to wszystko schodzi w dół, schodzi. Dlatego trzeba ją czyścić. I no ja od jakiegoś czasu bardzo mocno polecam te filtry rzeczywiście odwróconej osmozy, ze względu, że to chyba daje najlepszą możliwość wyczyszczenia wody z zanieczyszczeń, ale to, co Ryszard, Boże, nie Ryszard, tylko Zdzisław powiedział, też bardzo mi się podobało, że woda taka zdemineralizowana jest jakby jałowa, nie przepuszcza prądu, nie przepuszcza impulsów, nie mogą zachodzić w niej reakcje chemiczne. Dlatego jeśli już macie tę odwróconą osmozę, czyli tą wodę zdemineralizowaną, to dobrze jest do tej wody dołożyć też jakieś minerały. Można to zrobić za pomocą na przykład soli, ale to będzie dość mocno uniwersalne, natomiast ja polecam sól, bo też są inne metody, żeby nie, jedząc sól nie doszło do to, co Zdzisław mówił tutaj, do zawałów, udarów i tak dalej. No wystarczy zadbać trochę o swoje życie, o swoje jedzenie i ewentualnie zadbać odpowiednio o suplementację, jesteśmy to w stanie wyregulować. I tyle. Natomiast no, filtrów, które ja teraz polecam i których używamy, po prostu mają dalej mineralizator, czyli dodają do wody niewielką ilość minerałów akurat zasadowych, po to, żeby ta woda no, cokolwiek jakby miała w sobie i nie była oczyszczaczem jakby tylko do naszego organizmu, bo jeśli będziecie pić wodę demineralizowaną, to ona będzie czyścić ciągle organizm. I teraz jeśli chcecie zrobić detoks dwutygodniowy, to super, jak najbardziej polecam. Natomiast na co dzień nie wolno tego robić. To jest ta kolejna rzecz. No ja pracuję akurat na redoksie, też dla mnie to jest dosyć ważne w ciągu dnia, bo ja w ogóle pracuję z moimi pacjentami, polecam wodę Zdzisława na początek, jest to naprawdę dla mnie ważny element, dlatego że ona się cudownie spisuje właśnie chociażby przez to rozrzedzenie błon komórkowych, przez to, że jest ten tlen singletowy, przez to, że rozrzedza krew i to jest w wielu przypadkach konieczność do tego, żeby to super działało i funkcjonowało, ale to, co Zdzisław sam powiedział, no woda Zdzisława, woda plasmowana, możemy wypijać generalnie jedną szklankę dziennie, no więc to jak wiecie jest za mało, dlatego gdzieś tam tą wodę w ciągu dnia inną trzeba uzupełniać. U mnie ten redoks rzeczywiście bardzo fajnie się spisuje. Redoks, czyli dodawanie wodoru do wody, bo rzeczywiście hamuje stany zapalne i to w praktyce mogę wam powiedzieć już naprawdę od dłuższego czasu, więc wprowadzamy trochę antyoksydantów do naszego organizmu, trochę więcej podczas picia wody i to w niektórych przypadkach rzeczywiście bardzo fajnie się spisuje. No i ostatni temat to strukturyzacja wody. No nikt takiej strukturyzacji wody jak Zdzisław nie jest w stanie osiągnąć, tak, poza plazmą i rzeczywiście ta woda, jeśli chodzi o Zdzisława, no jest przestrukturyzowana najbardziej,
ale są też inne rodzaje strukturyzatorów, które mniej lub bardziej będą się spisywać. Ta woda nie będzie tak trwała po strukturyzacji jak od Zdzisława, bo ona wtedy może wytrzymać tam te minimum 3 miesiące Zdzisław, tak? Jeśli dobrze kojarzę, żeby ta struktura została taka sama. Tutaj jakby taka zwykła strukturyzacja nigdy nie doprowadzi do tego, że woda będzie przestrukturyzowana tam, nie wiem, 3 miesiące, ale jeśli mamy odpowiednie filtry, odpowiednie instalacje i będziemy pić wodę bezpośrednio z instalacji, albo powiedzmy przelejemy sobie odpowiedniej butelki i zadbamy o to, żeby ona tam, nie wiem, wypić ją na przykład w przeciągu 8 godzin w pracy, to ta woda też może mieć swoją odpowiednią strukturę, na tyle dobrą strukturę, że będzie wchłaniana do środka, do komórki. Nie pamiętam nazwiska, ale jeden pan z laureatów Nagrody Nobla, który dostał jest laureatem Nagrody Nobla, on zrobił też badania a propos wody strukturyzowanej i on jakby udowodnił w tych badaniach, że tylko woda przestrukturyzowana jest w stanie przedostać się do środka, do komórki. Jeśli woda ma zbyt duże klastry, ona nie przejdzie do środka, do komórki i będziemy ją wypijać i będzie wydalana z powrotem na zewnątrz. Też woda, która jest przestrukturyzowana, zabezpiecza komórkę przed przedostawaniem się do niej różnego rodzaju jakichś tam drobnoustrojów, nie wiem, bakterii, no ponoć wirusów. Ja uważam raczej, że wirusy wychodzą z komórki, niż do niej będą wchodzić, ale to jest taki inny temat, który zostawimy, nie będziemy do tego wnikać, więc dobrze jest wodę przestrukturyzować. Po co? No po to, żeby mogła nawodnić komórki, tak? To jest bardzo ważna sprawa. Natomiast woda też ma swoją pamięć i to jest taki temat mało poruszany, ale ja go poruszam, bo to naprawdę jest bardzo ważne, ponieważ znam moc homeopatii. Kochani, ja naprawdę stosuję różne rzeczy z pacjentami, ale dobrze dobrany lek homeopatyczny działa, po prostu robi tak mocne zmiany w naszym organizmie, jedna malutka substancja, że to jest po prostu nie do wiary. Ja też testowałem i na sobie, i na moich dzieciach, i też znam po prostu z pacjentami. I czym jest homeopatia? Homeopatia to woda z pamięcią jakiejś tam substancji. Czyli ja to spróbuję tak wytłumaczyć, żebyście Państwo to zrozumieli, bo to jest naprawdę ważne. Bo powiedzmy, wyobraźcie sobie, że macie alergię na pomidora. No oczywiście tylko taki skrócony przykład, ale żeby to było ten. Więc można zrobić jakby homeopatię z tego pomidora, żeby zmienić reakcję organizmu na tą daną substancję. I jak to się robi? Wtedy robi się nalewkę z pomidora, a potem tą nalewkę rozcieńcza się w stosunku 1 do 99 z wodą. Czyli jest 99 cząsteczek wody i tylko jedna tej nalewki. I miesza się to, po prostu poprzez mieszanie, nam się minimum chyba 72 razy, jeśli dobrze pamiętam, trzeba tą fiolkę pomieszać. I ona już jest zaprogramowana tym pomidorem, a potem znowu się rozcieńcza 1 do 99 i znowu miesza, i znowu 1 do 99 i znowu miesza. I tam od którejś potencji, nie pamiętam, chyba 7 czy 15 CH, dochodzi do tego, że w laboratorium nie jesteśmy w stanie wykryć już tej cząsteczki pomidora w tej wodzie. Ona jest jakby czyściuteńka, ale im mocniej rozcieńczymy, zrobimy większą potencję tak naprawdę tego, ten lek będzie mocniej i silniej działał. I to jest fenomen, więc my nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest zaprogramowana ta woda, która jest na przykład w kranie. Dlatego dobrze jest też jakby kasować pamięć tej wody i ponoć robią to tak zwana metoda Grandera, czyli to są takie specjalne, jakby woda jest, która jest już czysta i woda, która jest, no, jest przestrukturyzowana i woda, która ma kontakt potem z tą wodą jakby, nie wiem, pierwotną czy tą wzorcową, o może to chyba będzie lepsze słowo, powoduje zmianę tej struktury i ponoć wyczyszczenie tej pamięci, tak? No ja nie jestem w stanie sam tego zbadać, czy tak jest, czy nie, ale sama myśl o tym mi bardzo pomaga, więc ten. I teraz ja stosuję teraz od dłuższego czasu, żeby to po prostu było wygodne i praktyczne. Znaleźliśmy filtry, które naprawdę są tanie, nam kosztują około 2000 zł cała instalacja. Montujemy je pod zlewem i po prostu mamy osobny kranik i teraz z tego kraniku podchodzimy, nalewamy sobie wodę do szklanki i wszystkie te elementy, o których mówiłem, czyli i czystość tej wody, i odpowiednie pH, i odpowiednia ilość, i odpowiedni redoks, i strukturyzacja, i kasowanie pamięci tej wody, to wszystko w tej wodzie jest. I ja no, u siebie piję w klinice, czy też tylko taką wodę, polecamy też pacjentom i naprawdę jeśli pacjenci mocno przywiązują się do tego, czyli dbają o to, żeby rano wypić na przykład wodę plazmowaną, no bo ja od tego w ogóle zaczynam wszystkie moje terapie i potem, znaczy może nie wszystkie, ale na pewno większość i potem w ciągu dnia piją wodę, która przede wszystkim jest czysta, ma odpowiednie pH, odpowiedni redoks, odpowiednio jest przestrukturyzowana i jeszcze dodadzą sobie tam odrobinkę soli do tego, no to tutaj no, po prostu cudownie organizmy wracają do siebie, nie? Do równowagi, czyli po prostu znikają choroby i tak to mniej więcej wygląda. O, tutaj fajny slajd, teraz dopiero zwróciłem na to uwagę.
Czyli dobrze jest, żeby woda nie była kwaśna, tylko była chociaż minimalnie zasadowa, czyli troszkę powyżej 7, to jest już wystarczające, żeby był tam odpowiedni smut. No to dobra, te rzeczy, które tutaj są, już na tym mówiłem. Jeśli byście Państwo byli zainteresowani, jakie to są filtry i na jakich my pracujemy, no to zrobię taką, no nie wiem, czy reklamę, czy coś, ale na stronie internetowej Kafka.je, czyli to jest kafka.je.com, nie pl, tylko com, czyli jakby na sklepie, jest zakładka woda i w tej zakładce woda znajdziecie i wodę plazmowaną, znaczy właściwie link do wody plazmowanej, kod rabatowy, gdzie możecie sobie taką wodę plazmowaną zakupić się o wiele taniej, już bezpośrednio od Zdzisława, ale też są te filtry, na których my pracujemy i uwierzcie mi, kochani, ja naprawdę robiłem testy różnych filtrów, bo chcieliśmy wybrać coś dla siebie i no ten filtr dojrze, że wyszedł najtaniej, na którym teraz pracujemy, to do tego jeszcze miał jakby najlepsze parametry tego wszystkiego, dlatego na nich pracujemy i gorąco polecam. Może ktoś, jest pytanie, Łukasz, tutaj nie? Się tam... pojawiło, tak, pojawiło się pytanie od pana Jana Śleziaka, to będzie pytanie, myślę, do pana Oszczędy. Czym różni się woda plazmowana z ekstraktem zielonej herbaty od samej wody plazmowanej? Co lepsze? Oba preparaty są tej samej klasy. Ja nie mogę formalnie, ze względu na to, że polskie przepisy nie pozwalają mi produkować wody spożywczej. Więc żeby być zgodny z przepisami, do wody dodałem krople zielonej herbaty i powstał napój z ekstraktem zielonej herbaty. Później ten temat się rozwinął dlatego, że tą wodę zaczęli pić ludzie chorzy. I zaczęli ją polecać lekarze, dietetycy i biorąc pod uwagę, że będą to pili ludzie chorzy, zrobiliśmy jeden proces więcej, czyli pasteryzację. Więc woda, napój z ekstraktem zielonej herbaty jest to środek spożywczy i pasteryzowany. On jest troszeczkę droższy niż woda, sama woda plazmowana. Bo na wodzie plazmowanej napisałem, że nie jest to środek spożywczy, nie jest to suplement diety, nie jest to lek, nie jest to żywność specjalnego medycznego przeznaczenia, a zastosowanie zależy wyłącznie od inwencji kupującego. Jest to samo, jeden jest bardziej sterylny, pasteryzowany, drugi nie jest pasteryzowany, ale też czystość. My nie mamy problemu ze strukturą i utrzymaniem struktury wody. Struktura wody trzyma się nawet 2 lata i dłużej. Chodzi o to, że woda ma kontakt z opakowaniem i każdym opakowaniem. Opakowanie szklane nie jest jakoś cudownie lepsze. Jest może bardziej trwałe, ale to też biorąc pod uwagę, z jakiego szkła jest produkowane, jest to dosyć wybiórcze. Woda przenika do opakowania i my testowaliśmy 6 różnych producentów, żeby wybrać jednego, który da nam możliwość utrwalenia tej wody chociażby przez 6 miesięcy. Z oszczędności procesowej, ostrożności, skróciliśmy ten okres na 3 miesiące. I to nie chodzi o struktury wody. Chodzi o to, w jakim sposób ona przenika do opakowania i na przykład ma tą trwałość i nie jest z tym opakowaniem skażona. Więc sama struktura wody jest ponad 2 lata wytrzymuje, bo nie ma kontaktu z powietrzem. Od razu o tym mówię. Napój może być produkowany w buteleczkach, gdzie jest shot, pijemy, koniec. W tych workach spuszczamy wodę, worki się zapadają i nie dopuszczają powietrza. Na tym też to polega. Odkręcenie butelki jakiejkolwiek i zostawienie jej na otwartej powoduje, że woda jest jak gąbka. Wchłonie do butelki wszystko, co jest w otoczeniu. I ta struktura się momentalnie zacznie zmieniać. Pamiętajcie Państwo, że cząsteczki wody cały czas drgają, one wibrują. To nie jest, cząsteczka nie ma ruchu stałego, znaczy konstans. Konstans jest wtedy, prawie jest wtedy, jak się ją zmrozi, ale nie w takim ruchu. No, cały czas mają energię, łączą się i rozpadają. Dopóki ta energia jest w tej wodzie, dopóki ta woda działa. Grander, to co Andrzej mówił, to jest taki polaryzator. Cząsteczka ma plus i minus. I woda i grander przez swoje magnesy porządkuje tylko przepływ. Układa cząsteczki w jednym kierunku, przez co nie osadzają się tak łatwo. Jest to stosowane w różnych ciepłownictwie. Jakieś jeszcze pytanie tam było? Tam pan pisze, czy można zadawać też w formie tekstowej, a też czy w wersji audio. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie wrzuca te łapki, ja tu jeszcze powiem przy okazji, że
W ramach tej pełni zdrowia mamy też ten pasaż handlowy Pełnia Zdrowia, gdzie łączymy tych wszystkich naszych partnerów, i Dzika, i Andrzeja Kawki, i będą tam też pokazywały się działy takie jak medyczne, bo z tych medycznych mamy Andrzeja Kawki, gdzie wyjdziecie z jakimś rabatem, Salus w Warszawie, Ilona Burzyńska w Zabrzu. Powoli to się zaczyna rozrastać, ale jest też gdzieś tam Nomak z fajnymi produktami, Delikatesy Aleko. Próbujemy to robić, żeby potem było łatwiej nam zrobić też imprezy, no bo budując to środowisko z jednej strony nas, odbiorców, i z drugiej strony tych, którzy mają swoje biznesy, no udaje się robić różne ciekawe wydarzenia w Polsce, więc wydaje mi się, że ta integracja na polu i takim naszych uczestników, jak i tych firm jest fajna. Także też polecam też ten pasaż, mam nadzieję, że on się będzie rozwijał. Andrzej tutaj jest i Zdzichu, takimi też ogniwami tego pasażu. Czy ktoś podnosi łapkę do góry? Nie widać łapek. Czy my mamy w czatach pytanie? Nie będziemy też przedłużać, żebyście się nas nie bali przyszłościowo. Więc jeżeli nie ma pytań, to myślę, będziemy powoli kończyć i damy wam znać, kiedy się będziemy widzieli następnym razem. Ja życzę wszystkim, żeby ten wielki tydzień jeszcze fajnie przeżyć i żeby te święta były radosne mimo tego, co się dzieje, żebyśmy potrafili zachować naszą wewnętrzną wolność, radość, miłość. Udawało nam się to przez 2 lata pandemii bycia ludźmi wolnymi, także tej wolności płynącej z tego zmartwychwstania, z tej Wielkiej Nocy wszystkim nam życzę. Może Andrzej chcesz jeszcze życzyć? No, wiadomo, wesołego jajka, no. Miłości dużo, relacji, jak są święta, kochani, to jest bardzo ważne, żeby te relacje były dobre w rodzinie, z dzieciakami, z żonami, z mężami, z rodzicami, z rodziną. Wspierajcie, rozmawiajcie, nie kłóćcie się, nie dajmy się podzielić, kochani, tym wszystkim teraz dziwnym rzeczom, które za wszelką cenę chcą nam zrobić, bo w kupie siła, no. I tyle. Wiecie, to są pytania od tego kalendarza. Ten kalendarz znajdziecie też, to jest w gazetce ostatni Pełnia Zdrowia, ja może widzicie, to jest ta gazetka, ona jest tam dostępna w różnych miejscach, ale też na stronie pełniazdrowia.info jest zakładka gazetka i tą gazetkę sobie można pobrać i zobaczyć. Natomiast też na grupie wydarzeń Pełnych Zdrowia ta gazetka jest i ona tam będzie ciągle aktualizowana. Także, ja jeszcze tylko dodam, jak mogę, że proszę Państwa, bez żadnych... U Ciebie ten błąd, już jest inaczej u Ciebie. No to już ja wiem, że już jest inaczej. Ale wyście to wszyscy autoryzowali. No to Rysiu, mogę? No możesz. Chciałbym powiedzieć, że w czasie tych świąt możecie sami sobie wodę zrestrukturyzować sami w sobie. Dobrym nastrojem, dobrą muzyką, dobrą energią. To, co pokazywał na zdjęciach Andrzej, kiedy Moto Mosaru pokazywał zdjęcia zmrożonych struktur lodu pod wpływem muzyki Mozarta, pod wpływem innych... Proszę. To po prostu chodzi o to, że na tą wodę działał rezonans muzyki i pewnego nastroju. To jest częstotliwość. To jest tylko i wyłącznie sprawa rezonansu, którego wy macie w głosie, wy macie sami to w sercu. Wy jesteście chodzącym rezonansem i musicie po prostu w sobie wzbudzić taki pozytywny nastrój, to w tym samym momencie zmieniacie nie tylko wodę w swoim organizmie, nie tylko swoją krew, ale działacie na swoją rodzinę i otoczenie. Więc pomyślcie o tych świętach, że wy jesteście jednym chodzącym wielkim dzwonem rezonansu. Jak ktoś będzie chciał jakieś pytania co do wody zadać, to proszę pisać na info@nantes.pl, odpowiem na pytania. Ja tutaj dziękuję Ci, Zdzisław, za to, co powiedziałeś. Chciałbym tylko, że zwróćcie Państwo uwagę, kochani, na te zdjęcia, które są tutaj. Najrówniejszy, najpiękniejszy kształt, jeśli chodzi o tą wibrację wody, uzyskujemy wtedy, kiedy nasze ciało, w naszym ciele odczuwamy emocje miłości i przede wszystkim wdzięczności. I tej wdzięczności, kochani, na święta właśnie Wam chciałem życzyć, żebyście się nauczyli być wdzięcznym za te piękne i cudowne rzeczy, które macie w swoim życiu, a nie ciągle chodzili narzekali, a jak ja bym miał jeszcze to, to by było to, a jak moja żona by była taka, to by było jeszcze fajniej. Kochani, mam cudowną żonę, bardzo za to dziękuję. Mam cudowną pracę, bardzo za to dziękuję. Piję zdrową wodę, bardzo za to dziękuję. Mam oczy, mam nos. Mogę oddychać, jest słoneczko na dworze, to na tym się, kochani, skupiajmy i wtedy będziecie mieli najpiękniej przestrukturyzowaną, przewibrowaną wodę, jaka może być w waszym organizmie.
organizmie, a przede wszystkim, a to będzie się odzwierciedlać również na całej pracy całego organizmu. Ja tylko jeszcze w sprawie tych wydarzeń wrzuciłem tutaj na czat linka do strony Pełni Zdrowia. Tam to jest szybciej aktualizowane, no ze względu na to, że nie musimy tego dawać grafikowi do robienia, tylko jak dostajemy informację o wydarzeniu, to wrzucamy i jest tam też praktycznie zawsze tyle informacji, ile nam organizator podał. Więc jest trochę więcej informacji niż na tym kalendarzu i też więcej wydarzeń. I czujcie się też odpowiedzialni za to i przysyłajcie, jak tylko wiecie, że coś w waszym rejonie się zaczyna dziać, przysyłajcie informacje, żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli, co się dzieje, bo naprawdę imprezy czasami odbywają się bardzo blisko kogoś i te osoby o tym nie wiedzą, a chciałyby być. Także tę energię będziemy sobie przekazywać najlepiej nie na odległość, a na osobistych spotkaniach. Także co, wszystkiego dobrego na święta, radości, miłości, pokoju. Tak jest. Nie ma łapek, nie ma łapek. I pamiętajcie, kochani, że już jest ciemno się zrobiło na dworze, więc trzeba założyć filtr światła niebieskiego, żeby melatonina poszła do góry, kortyzol spadł, żeby sen był piękny i cudowny, bo to też jeden z elementów, który jest niezbędny do tego, żebyśmy mogli być zdrowi. Do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1.